Witam Was w pierwszym filmiku z kategorii ulubieńcy miesiąca, bo to poprzednie to byli ulubieńcy roku. Tym razem miałam trochę ułatwioną sprawę, bo pomogliście mi w komentarzach do ostatniego filmu. Jestem w szczerym szoku, ale udało mi się znaleźć na ten miesiąc ulubioną książkę, film i muzykę jako inspirację. Dlatego myślę, że zaczniemy od tych kategorii. Artystyczną piosenką miesiąca jest piosenka, której tytułu nie jestem w stanie wypowiedzieć. Została ona zasugerowana przez jedną z moich czytelniczek, za co bardzo jej serdecznie dziękuję. Jest to jest to muzyka, uwaga, piosenka właściwie, uwaga, o rysowaniu mangi. Możecie jej posłuchać w całości z polskimi napisami pod linkiem, który linkuję w opisie, a tutaj puszczę sobie fragmencik. Ostatnio wpadła mi w ręce książka dosyć nietypowa. Mowa o Dzienniku Geniusza, autorstwa, uwaga, Salvadora Daliego. Może przytoczę fragment ze wstępu, żeby było wiadomo, o co chodzi. Cytat. Ta oto książka udowodni Wam, że życie codzienne geniusza, jego sen, trawienie, ekstazy, paznokcie, przeziębienia, krew, jego życie i śmierć zasadniczo różnią się od całej reszty ludzkości. Ta jedyna w swoim rodzaju książka jest zatem pierwszym dziennikiem napisanym przez geniusza. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy ta konkretna książka przypadnie Wam do gustu. Ja osobiście lubię takie filozoficzno-artystyczne gadki o niczym, ale mam świadomość tego, że niektórych może to troszeczkę zanudzić. Przyznaję też, że Salvador Dali ma troszeczkę nietypowe podejście do pewnych spraw i dosyć często porusza tematy ogólnie uważane za obrzydliwe. Ja osobiście uważam, że artystom wolno więcej, ale dla mnie koniecznie może się to spodobać. Mimo wszystko polecam tą książkę ludziom, którzy pragną mieć inspirację, którzy pragną dowiedzieć się, jak to jest być geniuszem. Myślę, że może Was to całkiem zainspirować. Dokładnie tak jak przypuszczałam, artystycznym filmem miesiąca zostały Wielkie Oczy. Oczki. W reżyserii Tima Burtona. Jest to film, który opowiada o życiu malarki Margaret Keane. Na K w każdym razie. O życiu tej malarki i o jej przywiązaniu do swoich prac. Oprócz tego, że w tle cały czas przewijają się mega inspirujące obrazy z wielkimi oczami, możemy też prześledzić, jak bardzo artysta przywiązuje się do swoich prac. Ja myślę, że dla artystów, malarzy albo osób, które aspirują do bycia artystą, malarzem, jest to pozycja obowiązkowa. W związku z powyższym, ulubionym artystą miesiąca zostaje Salvador Dali, a ulubionym obrazem miesiąca wszystkie obrazy Salvadora Dali. Na ten miesiąc niestety nie będzie ulubionego artystycznego poradnika, ponieważ ten, który w tym miesiącu czytałam, nieszczególnie przypadł mi do gustu. Pełną jadu i negatywnych emocji recenzji znajdziecie na moim blogu, link oczywiście w opisie. Sądzę, że nie ma sensu dawać do ulubieńców każdej rzeczy, która wpadnie mi w ręce, ponieważ jak nazwa wskazuje, jest to filmik z gatunku ulubieńcy, więc chyba będę musiała pomyśleć o filmikach z gatunku horror. Ulubionym kanałem jest polecony przez Was w komentarzach kanał Mystic Art. Szczególnie polecany, a właściwie polecany wyłącznie dla fanów mangi. Ulubioną techniką tego miesiąca nadal są farby akrylowe, z tegoż to względu, że w tym miesiącu nie używałam żadnej innej techniki. Po prostu od kilku już miesięcy pracowałam nad pewnym obrazem i on pochłaniał praktycznie cały mój czas. Link do informacji o tym obrazie i o tekstu o moich pierwszych wrażeniach dotyczących prac z farbami akrylowymi. Z akrylowymi znajdziecie oczywiście w opisie, na moim blogu i tak dalej. Ulubionego artystycznego gadżetu w tym miesiącu także nie ma, ponieważ żadnego nie znalazłam, ale spoiler jest taki, że w tym miesiącu idę po rapidografy. A tak w ogóle to chciałabym Wam serdecznie podziękować za aktywność pod ostatnim filmem z ulubieńcami. Oczywiście wszystkie rzeczy bardzo mi się przydały. I nadal potrzebuję Waszej pomocy, ponieważ w roku 2015 zostało nam jeszcze 11 miesięcy do wypełnienia ich ulubionymi rzeczami, gadżetami, artystami, inspiracjami i wszystkim. Dlatego piszcie mi propozycje tego wszystkiego, co wymieniłam. A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage i dawajcie łapki w górę.
Pa.